Agata Gwóźdź, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie programu informacyjnego Studio Telewizji Prudnik i Telewizji Pogranicza. Nowy rok niesie ze sobą pewne zmiany. Uważni widzowie z pewnością zauważyli zmianę nazwy naszej stacji. Wszystko ze względu na zasięg naszych działań. Chcemy w przyszłości obejmować tereny pogranicza, społeczności, tematów i oczywiście kultur. Pragniemy z Państwa pomocą czerpać z różnorodności naszego regionu i terenów przygranicznych. Liczymy, że nasza dotychczasowa działalność spotyka się i nadal spotykać się będzie z Państwa uznaniem. Nowy rok to także postanowienia. Celem naszych tegorocznych działań jest dalsze dzielenie się z Państwem ciekawymi materiałami, wzbogaconymi w dużym stopniu o zasięg pogranicza, którym przecież warto się chwalić. W tym tygodniu nasz serwis informacyjny zaczynamy od sprawdzenia, jak mieszkańcy regionu uczcili święto Objawienia Pańskiego, potocznie znanego jako Święto Trzech Króli. Po raz pierwszy Kacper, Melchior i Baltazar w takiej formie zawitali do Prudnika. Na orszak Trzech Króli zaprosiła wspólnota kościoła domowego działająca przy parafii świętego Michała Archanioła. Drodzy bracia i siostry, bądźmy mędrcami Ewangelii dla tych, którzy jej jeszcze nie znają. Po uroczystej mszy świętej mędrcy wraz ze świętą rodziną i licznie zgromadzonymi parafianami wyruszyli w drogę do kolejnych stacji, przy których odgrywano poszczególne biblijne sceny. Wiedzę mnie cieszy nowina, godna szacunku przyczyna, gościć was morskim magowie, też miejsca wskazać nie wolno, że to drogę wolno macie, jedźcie dalej, a szukajcie. Wracając z pałacu mego nie omijajcie, iżbym ja mógł pośpieszyć i serce swoje ucieszyć, nowemu królowi hołd złożyć, przed nim koronę położyć. Końcową stacją prudnickiego orszaku był kościół ojców Bonifratrów. Mędrcy ze wschodu odwiedzili także parafian powiatu nyskiego. Po uroczystym pochodzie, wspólnym kolędowaniu i złożeniu darów nowonarodzonemu Jezusowi, głos zabrał szacowny gość, który w tym roku zaszczycił swoją obecnością nyskich wiernych. Mędrcy poszli dalej. I jak już przyszli przed chwilą tę inscenizację, żeśmy zobaczyli, złożyli dary, złoto, kadzidło i mirę. Kościół od samego początku odczytał, co stoi za tymi symbolicznymi darami, o jakie chodzi duchowe wartości. Kolędę, którą śpiewamy w dniu dzisiejszym, mędrcy świata monarchowie, w czwartej zwrotce ta kolęda podpowiada złoto, kadzidło i mira w dniu codziennym, co oddawać? Modlitwę, pracę i żar serca, czyli miłość. To są te dary, na które oczekuje Bóg. Spotykamy się po raz czwarty na orszaku Trzech Króli. Organizują orszak parafię dekanatu Nysa. Przewodzi temu parafia świętego Jakuba i świętej Agnieszki w Nysie. Mędrcy ze wschodu reprezentują każdego z nas. Tych, którzy poszukujemy Pana Boga, którzy może czasami nie potrafimy dostrzec tej gwiazdy, która symbolizowała nowonarodzonego Chrystusa. I tak jak oni szukali, wpatrywali się w niebo, tak i my musimy podobnie zerkać w niebo, by dostrzec gwiazdę, z tą gwiazdą podążyć i tam spotkać nowonarodzonego Chrystusa. Na trasie Trzech Króli znalazła się także Łąka Prudnicka. Jak co roku po tradycyjnej mszy świętej wierni zgromadzili się przy ruchomej szopce Jana Trybuły, by wspólnie kolędować i czcić Narodzenie Pańskie. Gwiazda przywiodła nas do naszej szopki, do tego naszego szczególnego miejsca, którym się chwalimy, którym się cieszymy, bo jest to miejsce charakterystyczne też dla naszej wioski, dla naszej parafii. Zatem zaśpiewajmy tę kolędę, która dzisiaj streszcza całą tę dzisiejszą uroczystość. Mędrcy świata, złość okrutna, dzieciem prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod z misek moje.
Niezwykłą oprawę miała także uroczystość w białej. Bialskie obchody Święta Trzech Króli zorganizowano przy żywej szopce. Hołd świętej rodzinie złożyli królowie, pastuszkowie i wierni, którzy później zgromadzili się przy wspólnym ognisku. Na zakończenie bialskich obchodów Święta Trzech Króli w niebo wystrzeliły sztuczne ognie, symbol gwiazdy betlejemskiej, która doprowadziła mędrców do Mesjasza. Przenosimy się w tej chwili do gminy Lubrza. Tamtejsze władze nie ustają w walce o przyszłość Alei Lipowej. Wójt gminy Mariusz Kozaczek podjął kolejne kroki mające rozwiązać problem pomnika przyrody, który od lat spędza sen z powiek kierowcom. Niewielkie stworzenie, wielki problem. Pachnica dębowa, chrząszcz o tak wdzięcznej nazwie, nadal spędza sen z powiek władzom gminy Lubrza, ale także kierowcom podróżującym drogą wojewódzką nr 414. Sprawa ewentualnej wycinki drzew okalających trasę Prudnik-Opole trwa już kilka lat, a spór między władzami gminy a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska zdawał się nie mieć końca. Wraz z nowym rokiem pojawia się jednak szansa na rozwiązanie patowej sytuacji. Przypomnijmy, do tej pory pojawiło się kilka rozwiązań dotyczących usunięcia drzewostanu zagrażającego ruchowi drogowemu. Wojewódzki Zarząd Dróg zwrócił się do RDOŚ-u z propozycją wycinki wszystkich drzew. Na drodze tej inwestycji stanął jednak niemal dosłownie wymieniony już przez nas chroniony chrząszcz żerujący na drzewach. Innym rozwiązaniem podsuniętym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska było usunięcie południowego pasa drzew i budowa drogi przylegającej do alei. Pomysł ten nie spotkał się jednak z aprobatą RDOŚ-u. Zamiast tego instytucja podjęła decyzję o budowie obwodnicy Alei Lipowej. W tym momencie dochodzimy do sedna całej sprawy. Wójt gminy Lubrza zwraca uwagę na fakt, że odejście od modernizacji istniejącej już trasy na rzecz budowy obwodnicy narazi na straty Skarb Państwa. Pierwotna wersja zakładała bowiem przeznaczenie kwoty około 10 milionów złotych, a budowa obwodnicy generowałaby koszty od 80 do 100% większe. W związku z tym wójt gminy Lubrza złożył zawiadomienie do prokuratury w Opolu i Najwyższej Izby Kontroli. No mamy tutaj problem, myślę taki typowo jakieś niezgranie przepisów, bo z jednej strony jest aleja, która jest pod ochroną i z drugiej strony jest szkodnik, który też jest pod ochroną, czyli wszystkie strony postępowania zakładając tutaj Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, jak i gminę naszą, czyli gminę Lubrza i Zarząd Dróg Wojewódzkich, wszyscy wiemy, że ten szkodnik tą tutaj aleję zniszczy do końca, to jest tylko kwestia czasu. I mówię, no i problem jest w tym, że powinno się te drzewa wyciąć, no bo ten szkodnik może sobie te drzewa dokończyć, można powiedzieć należąco, czyli gdzieś je tam przeniesiemy, a niekoniecznie muszą stać i zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców, którzy tam przejeżdżają, bądź tamtędy, no niektórzy nawet chodzą, także to jest też już kaskaderka. Tym bardziej, że mam tutaj informację z Zarządu Dróg Wojewódzkich, że droga ma kosztować około 10 milionów, a jeżeli będzie zrobiona obwodnica, to ma być to 80 do 100% drożej, dlatego że wykup ziemi na naszym terenie jest tutaj no bardzo mocno, bym powiedział, drogi, bo te ziemie są wszystkie praktycznie trzecia, druga klasa, to jest w granicach 100 tysięcy za hektar, czyli podroży to inwestycje o kolejne 8-10 milionów złotych. Tu Skarb Państwa płaci za zrobienie drogi, a instytucja państwowa druga, jaką jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, no tutaj też w tym lekko, bym powiedział, przeszkadza, a na pewno nie pomaga, bo można by było skorzystać z zniszczenia siedliska. Są procedury przewidziane, no ale RDOŚ tutaj nie, bo nie. No takie jest ich tłumaczenie. Nie mają żadnych konkretnych argumentów, dlatego że nawet nie potrafią odpowiedzieć na najprostsze pytanie, co jest ważniejsze, chroniony chrząszcz czy chroniona aleja. No więc jak tu już jest dylemat, no to co tu mówić jeszcze o kosztach. Zdecydowałem się na złożenie pisma tylko dlatego, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska no nie przyjmuje żadnych możliwych jakichś tutaj tłumaczeń, po prostu robią co chcą. No państwo w państwie całkowite i najgorzej, że mówię, że takie ich podkładanie nogi to są miliony złotych wydane w województwie niepotrzebnie. I ja się zdecydowałem na ten krok, bo mówię, no ciekaw jestem, ile będzie takich spraw. Moje zawiadomienie oprócz prokuratury do Najwyższej Izby Kontroli ma też być skierowane po to, żeby wyjaśnić, ile takich spraw jest w Polsce, bo jeżeli tutaj Lubrza, Prudnik robimy 8-10 milionów więcej, to ciekawe, ile takich spraw jest w Polsce. Także tu myślę, że tu mogą setki milionów uciekać niepotrzebnie. Jak skończy się ta paradoksalna sytuacja, w której ważniejsze od bezpieczeństwa ludzi i oszczędności gminy okazują się upadające pomniki przyrody? Czas pokaże. Do sprawy będziemy jeszcze wracać.
Tysiące czerwonych serduszek, licytacje wyjątkowych przedmiotów i miliony złotych zebranych dla najbardziej potrzebujących. Najpiękniejsza orkiestra świata znów zagra, tym razem dla najmłodszych i seniorów. Przed nami 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku wyjdą na ulicę już po raz 24. Tym razem poświęcą swój wolny czas, by wspólnie z darczyńcami wesprzeć najmłodszych i tych nieco starszych. Mowa oczywiście o wolontariuszach Prudnickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas spotkania w Prudnickim Ośrodku Kultury funkcjonariusze Prudnickiej Komendy udzielili młodzieży kilku niezbędnych rad dotyczących bezpieczeństwa podczas niedzielnej zbiórki na ulicach miasta. Jeśli spotkacie gdzieś na swojej drodze, będziecie gdzieś chodzić, osoby, które próbują wam wyrwać tą puszkę, próbują gdzieś tam was w jakiś sposób napaść, posłuchajcie. W pierwszej kolejności najważniejsze jest wasze życie i zdrowie. Druga sprawa, głośno krzyczcie. Wołajcie pomocy, ratunku. Potraficie? Potrafię, na pewno potrafię, tak? Oby nie było takiej sytuacji, tak? Ale w takich sytuacjach po prostu krzyczcie głośno, wołajcie pomocy, ratunku. I pamiętajcie, najważniejsze to, co mówię, jeszcze raz powtarzam. Najważniejsze jest wasze życie i zdrowie. Były takie przypadki, gdzie też osoby kusiły, proponowały, żeby rozmienić te pieniądze. Nie bierzemy, nie przesypujemy, nie wysypujemy, żeby jakieś tam się drobne pieniążki wysypały. Nie odklejamy tych banderoli, tak jak pan dyrektor powiedział, tak? Bo były takie przypadki w Polsce, żeby też skusić, że słuchaj, mam 20 zł, chcę dać tylko 10. Wydaj mi 10, tak? Nie ingerujemy, nie przechylamy tej puszki, bo to może być, jak ktoś ma życzenie, to niech tyle daje, ile ma przy sobie. Nie wyciągajcie pieniążków z tej puszki. Jak koleżanka powiedziała, nie wchodźcie do żadnych miejsc ciemnych. Mogą być też próby takie, że ktoś was będzie do samochodów zapraszał, żeby was podwieźć, bez deszcz, bez śnieg. Nie wchodzimy pod żadnym pozorem. Nie wchodzimy też do mieszkań, bo może być taki przypadek, że ktoś was zaprosi, wejdźcie do mieszkania, bo mam tam pieniążki i tak dalej. A tam może być co? Zwykła pułapka, że ktoś was złapie, wyrwie puszkę. Gotowe nieszczęście. Oprócz wskazówek dla kwestujących, policjanci wskazali także darczyńcom, jak rozpoznać prawdziwego wolontariusza i w jakich miejscach na terenie miasta odbędzie się zbiórka. Policjanci przestrzegają przed osobami, które mogą podszywać się pod wolontariuszy, chcąc wyłudzić od nas pieniądze. Pamiętajmy, osoby uprawnione do zbiórki pieniędzy bądź osoba powinna mieć ze sobą identyfikator ze zdjęciem, imieniem oraz nazwiskiem, puszkę oraz charakterystyczne naklejki serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórki tego typu odbywać się będą wyłącznie, podkreślam, wyłącznie w miejscach publicznych. Wolontariusze nie będą zbierali pieniędzy chodząc po domach. Jeżeli takie sytuacje będą miały miejsce, powinniśmy jak najszybciej powiadomić policjantów. Pamiętajmy również, jeżeli w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności przeprowadzanych zbiórek, czy też wiarygodności, autentyczności osób prowadzących te zbiórki, również w tych przypadkach informujmy policjantów. Policjanci przyjadą na miejsce, sprawdzą tą informację. Oczywiście tego dnia na terenie powiatu prudnickiego będzie większa ilość policyjnych patroli. Policjanci jak co roku będą dbali tutaj o bezpieczeństwo wszystkich osób włączających się w tą akcję. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących, ale też dobra zabawa, która ma być formą podziękowania dla zaangażowanej młodzieży i darczyńców. Rozpoczynamy od godziny 15, a więc zaczynamy na estradzie plenerowej przy naszym Pałacu Fręklów. Wystąpią najmłodsi artyści, czyli od naszego studia piosenki dla dzieci, z piosenkami jeszcze świątecznymi, wszak to jest ciągle czas świąteczny. Będą piosenki i o zimie, a potem coraz starsi wokaliści, w tym również wielkie przeboje europejskie. Zaprosiliśmy również dwa zespoły, które nam tutaj zagrają. Grupa Akustik, znana też na prudnickim rynku, balady bluesowe, troszeczkę rocka takiego, ale właśnie takiego spokojnego. A na koniec już w godzinach wieczornych zagra grupa doskonale u nas znana. Są to panowie, chłopaki, muzycy z
naszego terenu ziemi prudnickiej, ale również i opolskiej, grupa Endorfina. Warto przyjść, ponieważ to są studenci, wkrótce gdzieś tam w Polskę wyruszą i nie będzie tego zespołu, więc warto przyjść jeszcze raz z nimi, pośpiewać, potańczyć, poszaleć po prostu przy estradzie. Natomiast w przeróżnych miejscach pałacu, czyli w siedzibie Ośrodka Kultury, praktycznie w każdej sali, w tych zabytkowych piwnicach na poziomie parteru, będą prowadzone różne zajęcia, więc i zajęcia z nauka pierwsze pomocy udzielona przez firmę Rescue System Pawła Hoffmana. Będzie również nauka samby, zumby, a zwłaszcza zumby, prowadzona przez instruktorów Ośrodka Kultury. Będą prowadzone również zajęcia plastyczne, w tym no, oczekiwane przez młodzież, zajęcia praca w glinie, wypalania, więc ceramika. Ten temat zupełnie u nas nieznany, a coraz większa zainteresowanie się po prostu cieszący. Będą również i wszelkiego rodzaju zajęcia typu robotyki, a więc i prywatna szkoła właśnie, nazwijmy to, nauki. Pierwszy podstaw robotyki pana Tomczaka tutaj się zjawi i będzie z dziećmi prowadziła zajęcia. Będą również i zajęcia z naszymi prudnickimi policjantami, rozmowy z nimi, jak bezpiecznie by było podczas tego dnia i nie tylko, ale także różne zajęcia, gry i zabawy. Wolontariuszom życzymy więc temperatury powyżej zera, która, mamy nadzieję, rozgrzeje także serca prudniczan. Zapraszamy więc Państwa do wspólnego niedzielnego kwestowania, a wcześniej, bo już w sobotę, czekają nas kolejne koszykarskie emocje w wykonaniu koszykarzy Pogoni Prudnik. O 17.30 biało-niebiescy podejmą u siebie drużynę Spójni Stargard. Transmisja spotkania jak zwykle na www.tvprudnik.pl. To już wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień.